Drodzy Państwo, przestało wiać, natomiast zaczął padać deszcz. Witam Państwa z Nowogrodu, Magda Bochenek. Witam serdecznie, wyjazdowa środa. Właśnie tutaj na rynku stoimy i teraz mamy już kolejnego gościa, pan Jarosław Chromański, poeta. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Skąd zainteresowania poezją Pana? Bo Pan jest również rolnikiem, prawda? Więc takie niepokrewne w ogóle. Tak, być może niepokrewne. Natomiast same zainteresowanie poezją wzięło się dość wcześnie. Ta kontynuacja po prostu się przeniosła na późniejsze lata, także wciąż piszę i jestem miłośnikiem zarazem poezji. Ale Pan mieszka w Nowogrodzie? Proszę? Jest Pan mieszkańcem Nowogrodu? Jestem mieszkańcem miejscowości koło Nowogrodu, miejscowości Grądy. A to daleko stąd? Jest to około 5 kilometrów. Grądy? Bo jeszcze są Grądy Waniecka, ale to nie te, nie mylić, bo są Grądy Kołowizny. Dobrze kojarzę, tam jeszcze w tamtych rejonach również są Grądy, ale to nie te. To nie. Trochę za duża byłaby odległość. Od kiedy Pan pisze i udało się już może coś wydać? Naturalnie. No. Udało mi się wydać 6 tomików poezji. Pierwszy został wydany w 1992 roku przez Miejski Dom Kultury, Dom Środowisk Twórczych w Łomży. I tak później jakoś kolejne. Wydawnictwo Aster, Stopta. A napisał coś Pan może o Nowogrodzie, ponieważ znajdujemy się tutaj w Nowogrodzie. Myślę, że to jest miejsce, gdzie naprawdę potrafi natchnąć. Ta wena może być tutaj duża. Pisał coś Pan o Nowogrodzie? No mi się również wydaje, że to szczególne miejsce, malowniczo położony Nowogród jest. Zresztą obsuję z Nowogrodem jak gdyby od dzieciństwa, także może nazbyt to jest trochę opatrzone. Niemniej jednak dostrzegam tutaj wiele takich walorów, które zauważam w swojej twórczości, także praktycznie nie ma zbiorku poezji, nie ma tomiku, w którym bym nie zawarł jakiegoś wiersza tutaj związanego z okolicą czy samym Nowogrodem. Pan na co dzień bardzo ciężko pracuje. Jeżeli chodzi o rolnictwo, no to jest ciężka praca. Gdzie Pan znajduje czas i kiedy to jest ten czas, żeby właśnie usiąść, wyciszyć się i zacząć pisać? No rzeczywiście, no nade wszystko po prostu tak to się w życiu składa, że przede wszystkim obowiązki rolnika, prawda, to co jest konieczne. Następnie ten czas z poezją to jest różnie po prostu. Nie ma jakiegoś cyklicznego pisania, natomiast na ile to możliwe, jeżeli są pomysły, po prostu notuję w tych chwilach wolnych, jak gdyby wykorzystuję tego święta chociażby. A ma pan tak, że jedzie pan gdzieś na pole i właśnie akurat coś pan widzi i coś chciałby pan opisać? No to myślę, że tutaj potroszę również pani ma rację, że z poezją to nie jest tak do końca, że się siada i się otwiera pisanie. Po prostu człowiek pracuje twórczo cały czas, jak gdyby w jakimś tam topie, mniejszym, większym. Rzadko nic nie myśli na temat poezji. Niemniej jednak ta twórczość się przekłada również na inne zajęcie, w jaki sposób szuka się tego tematu, czy się obmyśla jakieś tam wcześniej zagadnienia. Otóż czasami jest kwestia samego tematu, prawda? Jest istotny temat, ciekawy, można go później rozwinąć. A właśnie jakie tematy Pana najbardziej interesują, jaki Pan najbardziej lubi pisać? To znaczy, ja praktycznie wykorzystuję wszystko, co jest możliwe, co mnie zainteresuje, jak gdyby. Nie jest to po prostu tak związane z jakimś konkretną kwestią, konkretną sprawą. To, co uważam za ciekawe, całkiem duża grupa jest takich okolicznościowych wierszy, które powstały w jakichś okolicznościach, prawda, że coś się działo, coś się wydarzyło, nawet jakaś uroczystość, chociażby swego czasu wigilia w parku tutaj, gdzie jesteśmy obecnie, no, również taki wierszyk powstał na temat właśnie tej całej uroczystości. No proszę, no to może Pan nam kilka słów o tym parku właśnie zdradzi, w którym jesteśmy. Co to jest za park? Wie Pan, czy to jest jakiegoś imienia park, czy on po prostu jest zielonym parkiem tylko i wyłącznie do spacerów? Czy on ma jakąś historię? No naturalnie to jest w zasadzie rynek z tego, co moja wiedza na ten temat zawiera. Dawniej po prostu prowadzony był tu handel, czyli tak jak w większości miast, po prostu takie miejsce dla okolicznego, znaczy dla okolicznych osób, czyli tam ludzi, którzy mieli coś zaoferowania i wymiany handlowej. Jakie ma Pan plany na przyszłość? Właśnie związane bardziej z rolnictwem, czy bardziej z pisaniem? No ja jestem jednak związany z rolnictwem w ten sposób, że to jest źródło utrzymania mojej rodziny. A poezja to hobby? Poezja to jest takie, tak powiem, dobrze rozwinięte hobby, które wciąż mnie interesuje. A ma Pan swojego ulubionego autora poezji?
Proszę? Ma pan jakiegoś swojego ulubionego autora poezji? Na kim się pan chciałby wzorować? Chciałby pan być taki... Ulubionego autora poezji? To on dość, powiedziałbym, że ci autorzy mi się zmieniają, ale jednak najbardziej cenię tych wybitnych twórców i najchętniej ich czytam. Oczywiście na ile to pozwala czas, bo jednak więcej chyba piszę niż czytam. No. Mhm. Także tak to wygląda w rzeczywistości. A że tak trochę prywatnie zapytam, duże ma pan gospodarstwo? Gospodarstwo 15 hektarów. Mhm. I tutaj też na obrzeżach gdzieś na ogrodzie. No po prostu no jest zajęcia, bo to jest po prostu takie gospodarstwo w obecnym czasie, że to nie może być nadmiernie zmechanizowane, po prostu koszty obsługi tego sprzętu by przewyższały potencjalny dochód tego gospodarstwa. Ale gdyby pan miał właśnie wybierać, to wolałby pan gdzieś pracować, czy jednak prowadzić to swoje rolnictwo? Czy jednak rolnicy dają radę? Czy to jest tak, że faktycznie z tego rolnictwa powinniście uciekać? Ci, którzy te gospodarstwa mają średnie, bo to tak się można nazwać, 15 hektarów to duże, małe, średnie gospodarstwo? Myślę, że generalnie rolnictwo będzie się po prostu rozwijać wielkoobszarowe. To jest taki trend naturalny, którego się nie da powstrzymać. No, są sposoby na przeżycie i na mniejsze gospodarstwa. No, jakoś ja funkcjonuję w tej chwili, ale przy obecnych trendach to jednak to będzie takie wygaszanie wsi, poniekąd myślę nawet wyludnianie niektórych miejscowości. A pan myśli o rozwoju? To się obserwuje, nawet na zachodzie. O rozwoju pan myśli? O rozwoju gospodarstwa? Aha. O rozwoju to... Raczej powiedziałbym, że nie ma się na czym rozwijać, mówiąc też. Natomiast można sobie jakoś szukać sposobów, żeby lżej pracować troszeczkę. Natomiast generalnie to gospodarstwo rozwojowe to raczej właśnie tak mówię, przyszłość obszarowa i duża produkcja. To są gospodarstwa towarowe. To jest przejaw obecnego systemu, który w pewnym sensie wspiera również taką inicjatywę małych gospodarstw. Niemniej jednak to jest raczej powiedziałbym w sposób socjalny na funkcjonowanie tych osób, które jeszcze tam po prostu na tej wsi są. A plany, jeżeli chodzi o pisane, plany wydawnicze są już? Kolejnych wydawnictw? Chciałby pan coś wydać kolejnego? Czy dopiero pan na czymś pracuje może? To znaczy noszę się zamiarem. Być może w przyszłym roku nie będę się... Ale to są też związane z tym, żeby znalazł czas na przygotowanie, opracowanie. I inna rzecz również taka, że to jest finansowane jeszcze przez sponsorów, czyli ten element finansowy tutaj decydujący jest przy wydaniu. No to też fakt. Dziękuję panu bardzo, że pan troszeczkę nam przybliżył, jak to można hobby połączyć z pracą. Myślę, że ciężko, ale dla chcącego nic trudnego. Prawda? No. Pan jest najlepszym przykładem. Dziękuję panu bardzo. Moim i państwa gościem również. Był Jarosław Choromański, poeta i jak państwo słyszeliście, rolnik. Dziękuję, do usłyszenia za chwilę.